Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej w ratuszu. Udział w spotkaniu biorą prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Brejza. Dzień dobry Państwu. Zastępca prezydenta Inowrocławia Ewa Koman. Dzień dobry. I Michał Jaśtak, naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia. Dzień dobry. Zgodnie z zapowiedziami, dzisiejszym tematem konferencji są inwestycje i te trwające, i te zaplanowane przez miasto Inowrocław. A o szczegółach proszę pana prezydenta. Proszę Państwa, Inowrocław jest miastem rozwijającym się w sposób planowy od wielu lat. I w tej chwili również realizujemy inwestycje, które są zaawansowane na różnym stopniu, wykorzystując optymalnie te możliwości, jakie posiadamy. Przede wszystkim planistyczne, strategiczne oraz finansowe i na końcu wykonawcze. Jeżeli chodzi o sprawy planistyczne, to mamy wszystkie najważniejsze inwestycje zebrane w takim planie inwestycji do 2030 roku. I o tym dniu dzisiejszym chcieliśmy Państwu niektórym przypomnieć, a innych poinformować, jakie to są strategiczne inwestycje, które uzgodniliśmy z mieszkańcami Inowrocławia w wyniku konsultacji oraz zostały przyjęte przez radnych miejskich miasta Inowrocławia, realizowane są przez nas tutaj w Urzędzie Miasta. Podstawową, taką najbardziej oczekiwaną od strony medialnej również inwestycją, to jest oczywiście basen. Basen otwarty. Raczej powiedziałbym inwestycja w miejscu, w którym znajduje się basen. Stara Niecka Basenowa, 1942 rok, wybudowany basen przez hitlerowców jeszcze, użytkowany jako niecka wypełniona betonem aż do wybuchu pandemii. Od kilku lat zamknięta w stanie takim, że nie można już było nic więcej uczynić, ani inaczej konserwować, bo to po prostu beton wylany na zagłębienie w ziemi. No i opracowaliśmy projekt związany z przebudową i stworzenie w tym miejscu, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, bo jest to obiekt zabytkowy, pięknego centrum wodnej rozrywki dla mieszkańców Inowrocławia. Niestety, kilkakrotnie nasz wniosek został odrzucony. Staraliśmy się o środki rządowe. Przyznano środki innym miastom, Inowrocławiowi. Więc wniosek kierowaliśmy do marszałka województwa, aby ze środków unijnych można było te inwestycje realizować. I stąd opóźnienie. Z góry przepraszam, przykro mi bardzo i urzędnikom miasta Inowrocławia, pani prezydent, naczelnikowi Wydziału Inwestycji i nam wszystkim. Jest bardzo przykro, że z pewnym opóźnieniem te inwestycje realizujemy. Ale proszę o wybaczenie, nikt inny na moim miejscu nic innego by nie zrobił. Jeżeli nie można uzyskać wsparcia finansowego z jednej strony, to trzeba poszukiwać, nie poddawać się, a poszukiwać możliwości sfinansowania z innej strony. I zaleśliśmy. Na jakim etapie to jest, pani prezydent? Mamy podpisaną umowę z firmą, która przygotowuje dla nas projekt. Ten projekt gotowy już taki, który posłuży nam do tego, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie unijne, będzie gotowy w kwietniu. Dzisiaj prezentujemy Państwu tutaj koncepcję wypracowaną wspólnie z firmą, która została wyłoniona w przetargu na wykonanie tego projektu. Firma poprosić o zatrzymanie. Kilka niecek basenowych. To jest obrys starego basenu, popatrzcie. To jest wieża do skoków, niewidoczna w tej chwili, w tym miejscu. Pokażę, jak to jest umiejscowione, tak? Co jest niezwykle istotne, tutaj musieliśmy bezwzględnie przestrzegać wytycznych konserwatora zabytków, dlatego ta niecka basenowa musi być w tym miejscu, musi być w takich wymiarach. Ten cały układ przestrzenny, to o czym wspomniał pan prezydent, basen powstał w latach 40. Ten układ przestrzenny musi być zachowany. My musimy dostosować dzisiaj współczesne wymogi, współczesne warunki. Tak jest. Przepraszam, że wchodzę słowo. Mamy wiele inwestycji do omówienia jeszcze. Kilka niecek powstanie w miejscu jednej niecki.
Zobaczcie, po wrysie starego zostanie wypłycona ta obecna Niecka, podzielona na raz, dwa, trzy części. Do pływania i do zabawy w różnych wieku dzieci, osób. Na różnych, tak, na różnych też głębokościach. Tak jest, na różnych głębokościach. Nowe miejsca obok stworzymy w miejscu, w którym są dzisiaj trawniki albo klepiska. Będzie część gastronomiczna, będą przebieralnie, będzie część administracyjna, część dla ratowników, kontenery ustawione, ogrodzenie, to proszę popatrzeć, wszystko jest piękne, estetyczne na tej wizualizacji, ale tak będzie po wykonaniu. Projektant dopiero co, dlaczego się spotkamy dzisiaj? Ktoś powiedziałby wybory. Nie, my cały czas pracujemy. Dopiero półtora tygodnia temu, albo już półtora tygodnia temu, projektant przedstawił nam do uzgodnienia te koncepcje. Zobaczcie, ze zjeżdżalniami. I uzgadnialiśmy szczegóły, czy mają stać tu, czy powinny być przesunięte, jakiej wielkości, jakiej długości, przepraszam. A co z częścią gastronomiczną? Jak się ona będzie uzupełniała? Jak ścieżki poprowadzić, żeby było bezpiecznie? Jakie wysokości ogrodzenie? Takie detale uzgodniliśmy teraz, w tych ostatnich dniach. Bo prace trwają. Jak projekt zostanie zatwierdzony, budowlany, dokumentacja budowlana będzie zatwierdzona, to wystąpi pozwolenie na budowę i przetarg będzie ogłoszony na wykonawcę. Koszt około 27-30 milionów w tej granicy maksymalnie. Najprawdopodobniej, według naszych wyliczeń, ale to dopiero potem okaże się dokładnie, jakie będą koszty tego. To będzie najpiękniejszy obiekt tego typu w tej części województwa. I takie gwarancje wam dajemy. Możecie na te wizualizacje popatrzeć, na wyposażenie. Mieszkańcy Inowrocławia nie będą się wstydzili. Tak, dzisiaj wyjeżdżają do innych mniejszych miejscowości w czasie upałów z dziećmi. To wcale naszej radości oczywiście u nas radości nie wywołuje. To tak mieszkańcy z innych miejscowości będą przyjeżdżali do Inowrocławia, bo tu będzie warto. To takie gwarancje możemy wam postawić. To jest ta inwestycja w tej chwili już realizowana, bo mamy zapewnione źródło finansowania. Dopiero co przedwczoraj umowa została podpisana, przypomnę, z burmistrzami Ciechocinka oraz Brześcia Kujawskiego, burmistrzami miast uzdrowiskowych, w obecności pana marszałka, z której wynika, że my dostaniemy przynajmniej 6 milionów euro, które przekażemy na zrealizowanie właśnie tej inwestycji. I to jest gwarancja. Do tego doszliśmy w tej chwili, uprzejmie informuję i melduję. Wykonanie na tym etapie zadania. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że mamy kolejne inwestycje rozpoczęte, trwające, jest ich mnóstwo, przejdziemy do następnej, jeśli Państwo pozwolą. Będzie to renowacja muru średniowiecznego w centrum miasta. Tak, proszę Państwa, jest takie miejsce w Inowrocławiu. Dla Inowrocławia bardzo ważne. Od strony emocjonalnej dla miłośników Inowrocławia, no bezcenne. Oryginalny fragment muru miasta średniowiecznego, obronnego. Jeden znany tu znajduje się przy szkole muzycznej, ale mamy drugi, który był taki ukryty, z dobudowanymi przy ulicy Kaszleńską a Poznańską, z dobudowanymi jakimiś szopkami na przełomie XIX i XX wieku. Mur służył jako ściana jednocześnie dla obiektów gospodarczych, zaniedbany, wypadające cegły, śmieciowisko z drugiej strony. My ten najdłuższy zachowany kawałek muru średniowiecznego Inowrocławia, bezcenny zabytek dla kochających swoje miasto Inowrocławia, wydobyliśmy. Szopki zostały rozebrane, te pomieszczenia różne tam gospodarcze zlikwidowane, wyrównane, oczyszczone, projekt przygotowany, przebudowy, pieniądze zdobyte, tu również z Unii Europejskiej zostaliśmy wsparci, dziękuję marszałkowi i przewodniczącej Elżbiecie Piniewskiej za wsparcie. Bardzo trudna inwestycja w bardzo trudnym miejscu. Mur jest odnowiony już praktycznie i zagospodarowywany. Proszę popatrzeć, jak to wygląda od środka. To jest odnowiony fragment muru między ulicą, zapleczem ulicy Poznańskiej z tamtej strony. To jest ściana już z pięknymi wizualizacjami. Ściana budynku
Kujawskiego Centrum Kultury, budynku oficyny dobudowanej od strony ulicy Kaszleńskiej. Od niebieskiej kamienicy. Tej niebieskiej kamienicy. Tak jest. Zobaczcie, jak pięknie ten mur wygląda. Tu powstało podwórko, na którym odbywały się imprezy, różne takie plenerowe niewielkie, z pięknym oświetleniem. A już ta ściana, no, kiedyś surowa, brudna, zobaczcie, jak się ładnie komponuje z tą małą taką architekturą w związku z tym murem średniowiecznym. Tu będzie platforma za chwileczkę, będzie można wejść na ten fragment muru. Oddamy mieszkańcom Inowrocławia to, co im się po prostu należy i należało od dawna. Ale to ciężka praca. Prezydent Koman, pana naczelnika Jaśtaka i grupy urzędników ich wspomagających. Bardzo ciężka praca dla firmy wykonującej to. Tak, to jest kolejny, proszę uprzejmie. To jest kolejne miejsce w Inowrocławiu. Dzięki środkom unijnym zmieniamy i modernizujemy, a w tym przypadku dokonujemy renowacji tego miejsca, mur średniowieczny. Współpracujemy już od jakiegoś czasu z firmą Nova Pol w Toruniu. To jest wykonawca, który dla nas realizuje to zadanie. Jak wspomniał pan prezydent, zadanie niełatwe. Widzicie państwo, mur średniowieczny, konserwator zabytków, nieustanny nadzór, konserwatorzy, którzy cegła po cegle, fuga. Tutaj wszystkie detale mają niesamowite znaczenie. Każdy detal praktycznie nieraz codziennie, nieraz co drugi dzień z konserwatorem zabytków jest ustalany. Bardzo szeroki zakres, bardzo duże prace. Czasami napotykaliśmy na różne trudności, jak chociażby odkrywając te dolne warstwy i warstwy ziemi. Ziemia tam nie była zbyt nośna, trzeba było to wszystko wzmacniać. Również sprawy kanalizacji deszczowej, sprawy nawodnienia. Ze wszystkim tym musieliśmy sobie tutaj poradzić, ale efekt będzie przepiękny i już niebawem, bo końcówka tego roku, ten mur będzie najprawdopodobniej już oddany do użytku dla wszystkich naszych mieszkańców Inowrocławia, kuracjuszy i turystów. Tak, i mamy kolejny pakiet inwestycji, który rozpoczynamy już od ogłoszonego bodajże przetargu dla pewnego miejsca. Moi kochani, to była historia. Była historia, bo lata wojny z basenem, który w spadku otrzymaliśmy, musieliśmy sobie z tym poradzić, z tym basenem po Wehrmachcie, po Niemcach, jakbym dzisiaj powiedział, bo o Niemczech się mówi. Politycy. No ale sobie radzimy. Była historia z murem średniowiecznym, a jeszcze z czasów krzyżackich. Kiedy walczyliśmy z krzyżakami, to też podobno Niemcy, tak? Głównie. Dobra, niech będzie. No i teraz jesteśmy, moi kochani, z grupą inwestycji, które już realizujemy w tej chwili, bo ogłoszony został przetarg, prawda? Przetarg został ogłoszony. Proszę państwa, zobaczcie, co to jest. To jest basen kilkudziesięcioletni z lat 70. poddany renowacji w pewnej części przez nas już kilka lat temu, ale obecnie powstaje konieczność przebudowy dachu, tak? Tak? Basen Delfin. Pod sufitki dokładnie. Pod sufitki. Wilgoć swoje robi, temperatura i tak dalej. I taka konieczność wymiany pod sufitki na tym wielkim basenie, tak od góry to wygląda, musimy to wykonać. Przy okazji popatrzcie na to zdjęcie, bo ono pokazuje w piękny sposób to, co też już zrobiliśmy. Czyli nie od strony pod sufitki, to co jest w środku, tylko od strony dachu. To są panele. Panele, które podgrzewają wodę w tym basenie, obniżają koszty związane z realizacją tego zadania. To jest pięknie położony obiekt. Tu apartamentowiec prywatny, zieleń, hala widowiskowo-sportowa z lewej strony, pięknie utrzymany skwer na granicy części uzdrowiskowej miasta i mieszkalne jakimś osiedle Rąbin. I tu niedaleko znajduje się coś takiego jak parking. Ostatnie miejsce między Urzędem Miasta a tym basenem. Znacie to miejsce? Parking dla samochodów osobowych oraz autobusów z kuracjuszami, z turystami, którzy przyjeżdżają do Inowrocławia. Asfalt popękany, ścieżki zdegradowane. Wszystkie pozostałe zostały wykonane w poprzednich latach. Wymienione.
od ulicy Wierzbińskiego, zaczynając na Niepodległości poprzez Ratuszową. Mamy ścieżki rowerowej, mamy chodniki, mamy skwer Pawła Adamowicza wykonany obok. To wszystko jest w jednym sąsiedztwie i te piękne obiekty, jakim jest basen i hala. Pozostał parking. Ogłoszony został przetarg. Przetarg został ogłoszony, oferenci złożyli swoje oferty, mamy dwóch wykonawców. Jedna oferta jest najatrakcyjniejsza, czekamy na złożenie dokumentów i najprawdopodobniej do 10 października wykonawca w tym przetargu zostanie wyłoniony. Będzie później przygotowana umowa, podpisana niezwłocznie i zobaczymy, jak harmonogram zostanie przez wykonawcę przedstawiony, tak aby do niektórych prac jeszcze przystąpić w tym roku. Proszę Państwa, również ogłosiliśmy przetarg na oczekiwaną przez mieszkańców Inowrocławia przebudowę chodników, kilkudziesięcioletnich chodników. Ja po tych popękanych dziś płytach chodziłem do szkoły podstawowej nr 11. To jest rejon osiedla Piastowskiego i osiedla Solno, a mianowicie ulica Marulewska. Ulica Marulewska na odcinku od ulicy Cegielnej, a właściwie klubu, miejsca, w którym klub Kopernik się znajdował. Przydomek. Klub Przydomek, czyli od tego miejsca aż do ulicy Jagiełły. Po jednej i po drugiej stronie znajdują się zniszczone chodniki, płytki popękane. Te płytki mają gdzieś tam z 50-60 lat, moi kochani. A po drugiej stronie jest warstwa asfaltu na chodniku wylana, popękana, zbiera się tam woda, kałuże. Starsi ludzie, którzy mieszkają w tej części osiedla, od kilkudziesięciu lat potem chodzą, narzekają i słusznie. Robimy to. Będzie to wykonane w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Najpóźniej prace, zależy od zimy, od warunków zimowych, zakończą się w połowie przyszłego roku. Myślę, że nie będzie problemów, tak? Tak, czekamy też tutaj na wykonawców. Przetarg jest ogłoszony. Pewnie też Państwo się pytacie, dlaczego teraz dopiero przystępujemy do modernizacji tej ulicy Marulewskiej. Ulica Marulewska przez lata nie była zarządzana przez prezydenta miasta. My całkiem niedawno tę ulicę dostaliśmy pod swój zarząd i przystąpiliśmy tutaj niezwłocznie do przygotowania tego, aby ją zmodernizować, tę ulicę, a przede wszystkim zaczynamy od chodników, więc to jest ten pierwszy etap już pod zarządem prezydenta miasta Inowrocławia, gdzie przystępujemy do modernizacji ulicy Marulewskiej. A jednocześnie kolejny, bo przecież już wykonaliśmy nawierzchnie nowe, właśnie nawierzchnie, przebudowaliśmy całkowicie ulice były powiatowe, które byliśmy zmuszeni przejąć, a gdzieś tam się jeszcze jakieś sprawy sądowe toczą, właściwie w tle, takie jak Wawrzyniaka. No, przecież bardzo ciężka, istotna ulica. Całą przebudowaliśmy. Takie jak kolejna ulica, uciekło mi z głowy w tej chwili. Jeszcze jedna została wykonana, była powiatowa. To ulica przebudowana, może mi pomożecie. To no teraz za chwilę nam się dobra, przypomnę. Dobra. Narutowicza. Część Narutowicza. No przecież od dołu, do góry, od Ratuszowej i Kopernika skrzyżowania, aż na dół do wiaduktu i do Solanek. Przepiękne pasy zieleni, przed trzecim Elo między nim, jak Państwo tam zobaczycie. To była ulica też powiatowa, zdegradowana, zniszczona całkowicie. Gdzie nam się uda zdobyć środki finansowe? Czy to z Unii, czy to ze środków rządowych, to wykorzystujemy to. O środkach rządowych to jeszcze powiem za chwilę, bo troszeczkę dostajemy, te środki wykorzystujemy, ale troszeczkę. Jest to przykre. O tyle. W stosunku do tego, co inni dostają. Moi kochani, mamy zaplanowane wreszcie takie projekty kluczowe dla rozwoju miasta Inowrocławia, strategii rozwoju miasta Inowrocławia na lata 2021-30. Proszę popatrzeć. Hasłowo, na różnym etapie realizacji. Po pierwszym to jest pomysł, potem pojawia się po dyskusji w dokumentach planistycznych. I to jesteśmy na tym etapie. W dokumentach planistycznych do 30 roku mamy takie inwestycje. A teraz zapytacie, na jakim etapie realizacji? A na różnym. Na takim, na jakim to jest tylko możliwe. Czyli albo koncepcji, albo już projektu budowlanego, albo oczekujące w kolejce na możliwości uzyskania finansów.
I taką jedną z najważniejszych inwestycji to jest przebudowa ulicy Magazynowej. Proszę Państwa, przykro mi, ulica Magazynowa, bardzo ważna, istotna ulica, od ulicy Dworcowej do ulicy Solankowej, do Parku Solankowego wzdłuż torów, czyli ulica od wybudowanego przez nas parkingu oraz tunelu dworcowego. Przez nas. Przy wsparciu z Unii Europejskiej. Przepięknego miejsca, zaniedbanego, ciemnego, w jakimś stopniu śmieciowiska, nawet niebezpiecznego. Zbudowaliśmy piękny parking kilka lat temu. Oświetlenie, miejsca dla rowerów nawet, dla samochodów. Chcieliśmy przedłużyć to piękne miejsce, a myślę, odnowić ulicę Magazynową wraz z systemem kanalizacji wód opadowych, odprowadzania wód opadowych, zalewana jest ta część miasta, aż do Parku Solankowego, ze ścieżkami rowerowymi, z kolejnymi parkingami. Jesteśmy przygotowani do tej inwestycji. Przykro mi bardzo. Uwaga. 15 minut temu dowiedziałem się, że rząd premiera Morawieckiego po raz piąty odrzucił projekt, jaki zgłosiłem, o dofinansowanie tej inwestycji z projektu rządowego, a mianowicie inwestycji, które mają służyć rozwoju stref inwestycyjnych lokalnych. I co ja mam powiedzieć? No proszę doradźcie, no co powiedzieć innego można? Jak zrealizować te inwestycje? 5 razy składałem wnioski. 5 razy przekonywałem. Jak ta inwestycja jest potrzebna dla miasta zagrożonego, jak mówią niektórzy, wykluczeniem społecznym. No tak, łatwo jest coś krytykować, ale przecież robimy wszystko, co możliwe. Nie było ani razu, ani jednego zdania uzasadnienia, dlaczego Inowrocław nie otrzymuje dotacji, która umożliwiłaby zrealizowanie tej inwestycji. Po prostu nie ma w zestawieniu. Od godziny możecie poszperać sobie w internecie i zobaczyć, które gminy dostały na co w Polsce. Które miasta. My nie zasłużyliśmy na to. Przecież w Inowrocławiu te kryteria są dziwne. Oczywiście dla mnie jasne, że to są polityczne, ale w Inowrocławiu mieszkają przecież ludzie, którzy głosują też na PiS. To jest taki policzek, takie uderzenie, naplucie im w twarz. Bo ja rozumiem, gdyby były argumenty przeciwko. Z takich i z takich względów rzeczowych. Za mało miejsc tworzymy, czy za mało samochodów tam jeździ, za mało ludzi, co jest nieprawdą, bo to jest teren przemysłowy i otwiera miejsca pod nowe inwestycje również i dla kolei bardzo istotny, dla PKP. No. Powiedziałbym, sorry, taki mamy klimat. Klasyka. Przepraszam, jeżeli mogę jeszcze, to chciałbym zwrócić uwagę, panie prezydencie, że tak jak jest w przypadku ulicy Magazynowej, nasza gotowość do wykonania, czyli gotowość projektowa, a nie otrzymywanie środków, powoduje to, że tracą ważność uzgodnienia. I my z takim projektem, na który po raz kolejny składamy wnioski, to niestety musimy co jakiś czas ponawiać uzgodnienia z gestorami sieci lub dostosowywać go do zmieniających się przepisów, takich jak szerokość chodników, szerokość ścieżek rowerowych. I to powoduje, że projekt nie jest zrealizowany w gotowości i tak absorbuje pieniądze z budżetu. Proszę Państwa, nie wiem, ile budżet miasta stracił. Może prokurator będzie mnie ścigał za chwilę za to, co powiem. Sam podobno coś składam w tej chwili publicznie. Ile my straciliśmy tysięcy pieniędzy na odmawiane projekty? Bo żeby złożyć taki wniosek, musimy być przygotowani. Aktualny, musi być aktualizacja, a ta aktualizacja kosztuje. Bo to projektanci prywatni, przecież firmy przygotowują uzgodnienia różne, za które trzeba płacić. My płacimy za te uzgodnienia od lat. No to po raz piąty nam wniosek wyrzucają do kosza. Jakiś złośliwiec może zgłosić wniosek, patrzcie, wyrzucili kilkaset tysięcy do kosza. I co odpowiecie potem przeciwnikom albo prokuratorowi? No tak, potwierdzasz to? Potwierdzam. Zapłaciłem, podjąłem decyzję. Jest skutek pozytywny? Nie ma. No to jest niedopełnienie obowiązku. Jak się chce, można różne złośliwości robić i trudności innym.
Zatrzymałem się przy tej wyjątkowej ulicy na pierwszym miejscu w projektach kluczowych dla Inowrocławia, ale proszę popatrzeć, mamy i kolejne. Przebudowa ulicy Solankowej mamy zaplanowaną. Inwestycje, na którą środków finansowych nie mamy. Mam nadzieję, że za kilka lat uda się zdobyć. Ulica Solankowa powinna być łącznikiem, przepięknym łącznikiem Parku Solankowego z rynkiem cudownym i z centrum miasta. Z nowymi ścieżkami, ze ścieżkami rowerowymi, z zielenią uzupełnioną. Inwestycja zrealizowana przy współpracy z właścicielami nieruchomości, które tam się znajdują. To powinien być piękny deptak. Coś takiego nam się marzy. Z wielką ilością kwiatów, jeszcze większą krzewów ozdobnych, zachowaniem tych drzew, które są oczywiście. Można to swoim, z małą architekturą. To jest nasze marzenie umiejscowione w planie kluczowym dla rozwoju miasta Inowrocławia. Budowa ulicy łączącej Tormińską i Jacewską. Moi kochani, zbudowaliśmy przy wsparciu ze środków Unii akurat i współpracy z wójtem Kacprzakiem, z wójtem gminy Inowrocław, nową ulicę. Ulicę łączącą ulicę Długą z ulicą Szymborską. Ulicę Unii Europejskiej. Wspaniała ulica, otwiera tereny inwestycyjne w swojej części miasta, ale jednocześnie się łączy niczym mała obwodnica ulicę Jacewską, osiedle Piastowską, Piastowskie z osiedlem Rąbinem. Z osiedleniem LED-owym, ścieżka, szeroka, chodnik. Wszystko cudowne i wspaniałe. Zmodernizowaliśmy ulicę Długą, w pewnej części Klepisko, ulica gruntowa na terenie miasta, za cmentarzem Marulewskim. Asfalt, chodnik, ścieżka tam, gdzie było to możliwe, rowerowa, aż do ulicy praktycznie Jacewskiej przez Świętego Ducha. Można dojechać, po czym jest pole, żeby dojechać do Toruńskiej i dalej do obwodnicy lub do Torunia i możliwości wjechania w autostradę lub trasę ekspresową budowaną niedługo, no to są pola lub też uliczki jakieś kręte, trzeba zjeżdżać stamtąd. My zaplanowaliśmy połączenie przy lotnisku, na wzgórzach lotniska, u wylotu ulicy Długiej przy ulicy Jacewskiej z ulicą Toruńską na wysokości ulicy Pileckiego. Tam powinno powstać rondo, które dałoby nam możliwość zbudowania takiej mini jakby lokalnej mini ringu czy mini obwodnicy. Jest to możliwe i to powinno być zrealizowane. Mamy koncepcję, tak? Tak, jest przygotowana dokumentacja projektowa, mamy pracę gotowa, mamy pracę przeprowadzoną z projektantem, teren, możliwości, wszystkie tutaj warunki techniczne mamy rozeznane, wiemy, jak to powinno wyglądać. Kwestia jest tam też niezwykle istotna, ponieważ tam są duże wyzwania, jeżeli chodzi o zagospodarowanie wód opadowych, tam trzeba podczyszczalnie budować. W każdym bądź razie dokumentacja jest przygotowana. Tutaj też ten projekt składamy w różnych konkursach i właśnie w tym, o czym mówił pan prezydent. Właśnie chciałem powiedzieć, że proszę państwa, to jest ta niedobra wiadomość, nie jest przed 15, ale przed 30 minut, przed wejściem na konferencję prasową. Drugi nasz projekt, po pierwsze to był ulica Magazynowa, drugi nasz projekt, właśnie ten łącznik został przez rząd pana premiera Morawieckiego wyrzucony do koszy. Przykro nam z tego względu, bo ta ulica kończyła realizację wielkiego, ważnego dla miasta Inowrocławia projektu otwierania stref inwestycyjnych. Staraliśmy się tu państwu to udowodnić, uzasadnić. Niestety w tych najbliższych latach tego nikt nie zrealizuje, jeżeli nie dostanie środków finansowych wysokich, bo to koszt jest około 30 milionów złotych. O szczegółach dzisiaj nie będziemy mówili, ale gdyby to państwa interesowało, to jesteśmy w dyspozycji, bo tam są trudne warunki do przejścia. Przykro nam z tego względu, tu również żadnego uzasadnienia dla odmowy przyznania nam środków nie było. Absolutnie żadnych. Ja wierzę, że kiedyś ta ulica powstanie, tak jak zbudowaliśmy ulicę Prymasa Glempa od podstaw, też z problemami dużymi przez wiele lat, bo najpierw była połowa ulicy zbudowana, a potem zbudowaliśmy kolejną połówkę. Dzisiaj to już historia, ale razem działaliśmy, informowaliśmy i wiecie państwo, co się udało. I uda się również i to zamierzenie zrealizować. Jestem optymistą. Wierzę w to głęboko.
Kolejne inwestycje to wzmacnianie funkcji nadal uzdrowiskowej, to jest teatr letni, to Centrum Wodnej Rozrywki, o którym Państwu wspominałem. Teatr letni powinien być kiedyś przebudowany również. Jest starym obiektem, modernizowanym przez nas, ale zasługuje Inowrocław na to, aby powstał całkowicie nowy, z zadaszoną widownią, ładny, estetyczny, tak jak ja widziałem na przykład w Świnoujściu. Przepiękny jest obiekt, ale to jest miasto kilka razy bogatsze. Mniej mieszkańców, bo 1/3 niż Inowrocław, ale dwa razy chyba wyższy budżet mają, więc można sobie na to pozwolić. I tak w skrócie może już. Chcemy dokonać ekologicznych inwestycji w zakładzie energetyki cieplnej poprzez dywersyfikację systemu ciepłowniczego, przejścia z miału węglowego i węgla na pompy cieplne, na gaz, na magazyny ciepła. Moi kochani, usłyszycie to nieraz. Żebyście usłyszeli kiedyś, że my nic nie robiliśmy. My od lat się staramy o wielkie pieniądze. Troszeczkę dostajemy. Rzeczywiście, zakład dostaje, ale też z opóźnieniem niestety. I z tego tytułu, że nie można porzucić miału węglowego i węgla, bardzo dużo tak naprawdę mieszkańcy Inowrocławia płacą. Zakład płaci kary, to są opłaty, tak naprawdę kary za wypuszczanie CO2 w powietrze. Jak się spala węgiel, miał węglowy, to tego CO2 dużo wychodzi w powietrze kominem. I za to trzeba płacić. Komu? Tak naprawdę te środki wpływają do rządu. I rząd powinien przekazywać te środki na inwestycje ekologiczne. Powinny powrócić do nas. No gdzieś tak w 1/3, może 50% powracają, nie do Inowrocławia, do innych miast głównie, w części do nas, ale w połowie rząd nie przekazuje na zupełnie inne zadania, niezwiązane z ciepłownictwem, niezwiązane z energetyką. Ma do tego prawo? Tak, ma prawo, ale szkoda, że tak się czyni, bo uważam, że 100% takich środków powinno z tytułu zanieczyszczania środowiska powinno powracać na inwestycje, które mają ograniczyć to zanieczyszczanie w przyszłości. I u nas musi być system ten przebudowany, bo przy tym razie Inowrocławianie będą płacili coraz więcej na granicy swoich możliwości za korzystanie z ciepła. A połowa mieszkańców Inowrocławia korzysta z tego ciepła wytwarzanego przez Zakład Energetyki Cieplnej. Ciepła, woda i ogrzewanie. Chcemy dokonać dalszej modernizacji systemu gospodarki odpadami. Jest to konieczne. Konieczne są kolejne inwestycje w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Inowrocławiu. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa sieci wodociągowej, odzyskiwanie ciepła z biomasy, z tych odpadów również, które powstają w oczyszczalni ścieków. No i wreszcie coś, za co my bezpośrednio nie odpowiadamy, ale z punktu widzenia strategii rozwoju miasta jest bardzo istotne i musimy wspomagać i walczyć wszyscy o to. Wywalczyliśmy obwodnicę, ale jest to jedyna obwodnica najdłuższa w Polsce, dwujezdniowa, fajna, ale jedyna, która nie wchodzi, nie ma połączenia dwujezdniowego z żadną z dwujezdniowych tras w Polsce. Ani ekspresową, ani autostradą. Droga krajowa numer 15 i droga krajowa numer 25. Połączenie Inowrocławia z Toruniem, połączenie z Gnieznem lub Koninem, droga 25 do Bydgoszczy, no to są inwestycje, które muszą być zrealizowane. Albo jako dwujezdniowe, albo w systemie 2:1. Czyli na pewnym odcinku dwie jezdnie, potem zmiana, jedna jezdnia i dwie jezdnie po przeciwnej stronie. Obwodnice. Miejscowości po drodze, które między Inowrocławiem a tymi drogami dwujezdniowymi, czyli trasami ekspresowymi i autostradami. Musi to być zrealizowane i to musi być realizowane. To zapisaliśmy w takiej strategii rozwoju dla miasta Inowrocławia jako zadania super, super ważne. Myślimy o tym i będziemy o to dalej walczyli. Jesteśmy do tego przygotowani. Przede wszystkim, drodzy Państwo, mamy to opracowane w dokumentach strategicznych, planistycznych, tych najważniejszych dla miasta. Wspomniana strategia rozwoju miasta Inowrocławia, gdzie są wpisane wszystkie kluczowe inwestycje, te najważniejsze dla naszego miasta, które nas upoważniają do ubiegania się o różne środki z różnych źródeł, w tym te najważniejsze środki unijne.
ale też przygotowujemy strategię dotyczącą naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego, naszego ZIT-u. Tam to już bezpośrednia strategia, gdzie są wpisane konkretne projekty dotyczące rozwoju naszego miasta. Taka strategia, gdzie wspólnie z gminą Inowrocław ubiegamy się o kolejne środki unijne dla naszego miasta w tej kolejnej perspektywie. I to, co się wydarzyło we wtorek w tym tygodniu, porozumienie międzygminne wspólnie z Ciechocinkiem i Brześciem Kujawskim, podpisaliśmy porozumienie, będziemy przystępować do sporządzenia, przygotowania strategii rozwoju uzdrowisk w Kujawsko-Pomorskim i to jest kolejny instrument, który nam pozwoli o ubieganie się o ponad 22 miliony euro dla naszych uzdrowisk. Więc jesteśmy do tego na każdym etapie przygotowani. I co w ramach tego miejskiego ośrodka funkcjonalnego, o którym pani prezydent zechciała wspomnieć przed chwilą i w ramach ZIT-u? Moi kochani, w Motwach będzie fajna inwestycja, ale temu poświęcimy konferencję prasową w przyszłym tygodniu. Pozwólcie, że dzisiaj nie będę o tym mówił. Ale w ramach tego MOF-u tak zwanego i ZIT-u, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, MOF-u, miejski obszar funkcjonalny, my mamy już zabezpieczone pieniądze, uwaga na co? Na rozbudowę sieci dróg rowerowych w Inowrocławiu. Przebudujemy ciąg pieszo-rowerowy w ulicy Miechowickiej, moi kochani. Na odcinku od ulicy Szymborskiej do ulicy Poznańskiej. Współpracujemy z powiatem, jako właścicielem tam części gruntów również, żeby odzyskać. Tam jest popękany asfalt na ścieżce, na chodniku właściwie. Mieszkańcy mają ścieżki rowerowe na ulicy Poznańskiej, z osiedla Rumińskiego na przykład, które dochodzą. A na Miechowickie, żeby dojechać do Unii Europejskiej, do pięknej ulicy ze ścieżkami rowerowymi, oni niestety muszą iść lub jechać po chodniku z popękanym asfaltem, bez wjazdów, bez zjazdów. Naprawimy to. Już mamy środki zagwarantowane i ta inwestycja będzie zrealizowana, ja myślę, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Budowa drogi dla rowerów mamy zaplanowaną w ulicy Toruńskiej, od granicy miasta do ulicy Pileckiego. Skarżą się Inowrocławianie słusznie, że nie mają ścieżki rowerowej w Inowrocławiu połączenia z drogami wyjazdowymi poza granicami miasta. Mamy to zapewnione, bo mamy środki finansowe przyznane. Czyli tu będzie można w kolejnych latach te inwestycje realizować. Zbudujemy drogę dla rowerów w ulicy Szymborskiej również, na odcinku od Miechowickiej do ulicy Wielkopolskiej i dalej do granicy miasta w kierunku Kruszwicy. Mamy zaplanowaną modernizację energetyczną komunalnych budynków mieszkaniowych, zmianę ogrzewania, systemu ogrzewania i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, odejścia od węgla w kamienicach inowrocławskich, a podłączenia do ciepła systemowego. W ramach Zielonego Inowrocławia mamy zaplanowane nowe nasadzenia zieleni, otworzenie stawów retencyjnego, wykonanie ogrodów deszczowych, wykonanie zieleni przyulicznej w pasach drogowych. Bardzo dużo takich pasów już wykonaliśmy z zielenią. Przepięknie, jak Państwo widzicie, przy każdej ulicy budowanej, czy to na Błoniu, Stare Miasto, czy skrzyżowanie, czy Wawrzyniaka ulica, czy skrzyżowanie Maruleska, Szymborska. No przecież tam wszędzie są kamienie, zieleń z kamieni wychodząca, piękna krzewy, drzewa, nowe nasadzenia. I tu dziękuję serdecznie Państwu, Pani Prezydent i Panu Naczelnikowi za dopilnowanie tych pięknych zakątków, że to się utrzymuje nadal w tak pięknym stanie. Chcemy zwiększyć potencjał instytucji kultury poprzez modernizację Teatru Miejskiego i Teatru Letniego. No i wreszcie w ramach rewitalizacji miasta Inowrocławia będziemy realizowali zadania z gminnego programu rewitalizacji i obecnie przygotowujemy to. Można uwagi do nas zgłaszać. Jesteśmy w fazie wykonywania takiego programu szczegółowego, czyli co w ramach rewitalizacji, odnowienia starej części miasta powinniśmy zrobić. Jesteśmy otwarci, można to jeszcze zgłaszać. Tu akurat nie mamy zakończonego jeszcze tego programu i w tych różnych fazach realizacji jest taka możliwość jeszcze do dyskusji. Planujemy tu zazielenienie centrum i nowe nasadzenia w obszarze rewitalizacji. Gdzie posadzić drzewa, gdzie krzewy? Jesteśmy w dyspozycji. Proszę Państwa, tyle odnośnie planów inwestycyjnych na dzień dzisiejszy. Jak sami widzicie, mamy takie projekty inwestycyjne, które już są realizowane,
Mamy takie projekty, które znajdują się w planach i przygotowane są tylko w fazie koncepcji. I mamy takie, dla których nie ma jeszcze koncepcji, ale wytyczony jest kierunek rozwoju miasta poprzez wskazanie tych niezbędnych inwestycji. Dlaczego niezbędnych? Bo za każdą z tych inwestycji przychodzą kolejne inwestycje. Jak budujemy nową ulicę, pojawiają się inwestorzy i budują zakłady pracy, sklepy, modernizują zakłady pracy stare w tych miejscach, rozbudowują, albo stawiają budynki mieszkalne. Tam, gdzie pola na Rąbinie, popatrzcie, między dworcem Rąbinek PKP a osiedlem Rąbin, tam nowe bloki powstają, nowe budynki. Pojawiają się potem firanki, zasłony, miejsca oświetlone. Wprowadzają się tam ludzie, mieszkańcy Inowrocławia i osoby z zewnątrz, które tu przyjeżdżają. Nie stoją one puste. Miasto się rozwija, ale zaczyna się wszystko od infrastruktury. Od wody, kanalizacji, odprowadzania wód opadowych, zbudowania ulicy, utwardzenia jej w końcu. Największy problem natomiast mamy z ulicami osiedlowymi. Nie ukrywam, składałem wniosek kiedyś na kilkadziesiąt ulic osiedlowych do rządu i również został odrzucony. I tu stan zaawansowania inwestycji jest stosunkowo niski. Jeżeli się jakiś program pojawi zewnętrzny, bo z Unii możemy na ten cel pozyskiwać środki finansowe, to z pewnością miasto Inowrocław będzie z tego korzystało. Bo wiemy, jakie są silne strony, a jakie słabsze, jeżeli chodzi o zdobywanie środków i na inwestycje dla Inowrocławia. Generalnie Inowrocław jest miastem z dużym potencjałem, rozwijającym się i korzystającym z tych wszystkich możliwości, jakie tylko powstają. Dziękuję serdecznie Państwu. Dziękuję bardzo. Mają Państwo jakieś pytania? Jeśli nie, dziękujemy. Serdecznie dziękuję i życzę miłego dnia.